Już po raz szósty w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się debiuty kulturystyczne. Impreza pod patronatem burmistrza miasta Mieczysława Szymalskiego, podobnie jak w poprzednich latach, zgromadziła wiele pięknie wyglądających zawodniczek, umięśnionych zawodników oraz wielu miłośników kulturystyki i fitness. Debiuty otwarte były dla wszystkich, którzy są zainteresowani rozpoczęciem kariery wyczynowej. Startujący nie musieli być zrzeszeni w organizacjach sportowych, nie musieli być również członkami Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Był tylko jeden warunek. Ponieważ to debiuty, nie mogły w nich startować osoby, które kiedykolwiek brały udział w Mistrzostwach Polski w tych dyscyplinach lub były finalistami zawodów ogólnopolskich. Nowością w tym roku był udział mężczyzn w kategorii fitness gimnastyczne, w kategorii, w której do tej pory startowały w Ostrowi tylko kobiety. Organizatorem imprezy, podobnie jak w latach ubiegłych, był Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego oraz ostrowski MOSiR.